te wydarzenia, które tam przed chwilą doświadczyliśmy, no nie były do końca przyjemne. Przyjemne i normalne. Cześć wszystkim. Siema. Dzisiaj znajdujemy się w dość specyficznym miejscu. Dostaliśmy pewną informację od naszego widza, że w tym oto domu, w którym się teraz znajdujemy, dokonano morderstwa. No nie wiemy, ile w tym jest prawdy, aczkolwiek jego informacje były dość przekonujące i mamy zamiar przyjrzeć się tej sytuacji. No być może nas coś tutaj zaskoczy. Z relacji okolicznych mieszkańców możemy wywnioskować, że słyszano stąd jakieś dziwne hałasy, dźwięki. No ludzie skarżą się tutaj w okolicy na takie różne tego typu sytuacje, więc przyszliśmy tutaj nocą oczywiście, no i sprawdzimy, czy uda nam się coś zarejestrować. No i pokażemy wam to. Zapraszamy. No jak widzicie, jesteśmy teraz w głównym jakby przedpokoju, holu tego obiektu. Na wstępie, popatrz, Adam, mamy tutaj lodówkę, nie? No. To jest lodówka? Tak, tak, taka lodówka z obrażarka. Zajrzyjmy do środka. Coś spadło. Jakiś kabelek. No nic ciekawego tam nie ma. No ogólnie weszliśmy, drzwi były zamknięte, ale udało nam się wejść tędy, bo tutaj było okno otwarte. No, ktoś po prostu musiał wybić szybę. No pewnie jak to zwykle, no, złomiarze pewnie szukają różnych rzeczy. Szybownicy, złomiarze i tego typu. Tu mamy jakieś ozdoby chyba bożonarodzeniowe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. Odkurzasz jakieś stare farby. Kalusze. Jakby ktoś ten pokój remontować chciał, nie? No. Dobra, no nic, idziemy. O, tutaj mamy takie groby. Widły. I no. Mam grany też. Dobra, no nic. Do góry, albo może później do góry, nie? Gdzie idziemy? W którym stronę? Nie, jak wolisz, proszę prowadzić. Możesz iść, Adam, z lampą. Ok. Ej, ale no ale tutaj popatrzcie. Dobrze zachowane, popatrz. Jakby ktoś się włamał, ale... Dość fajnie, powiem szczerze. Nie za dużo upraw. Jestem chyba w szoku. Ale dokładnie nie przedstawiliśmy wam sytuacji, jeżeli chodzi o to morderstwo. No po prostu mąż, czy to tam... Mąż kobiety zadźgał ją nożem. Tylko nie wiemy dokładnie, w którym to było pomieszczeniu. Być może Znajdziemy jakieś ślady. Tak, patrzę, czy coś ciekawego znajdziemy. Widz nasz nas poinformował, że to mogło być w kuchni, aczkolwiek nie powiemy wam tego. Może do kuchni później pójdziemy, a teraz te pokoje zobaczymy. To jak chyba widzicie, jakieś ubrania. Po prostu szafki mamy pełne, no nie będziemy tak... No to są... Wszędzie jakieś ubrania, koce. Po prostu kurki. Jakieś kwiaty, no. Stoły. Tu też taka szafka, chyba z telewizor tu był. Może tu, tu pograbili właśnie taki bardziej sprzęt TV. No ale ta sytuacja, no powiem szczerze, nie czuję się zbyt komfortowo w tym miejscu. No, może ze względu na tą historię, która miała tutaj miejsce. Czekaj, kalendarz jest z 2010. Ale nie możemy też tak na to patrzeć, bo widać, że kolenda na drzwiach przy wejściowych była z 2016. Tutaj na przykład, a tu mamy, kto tu mieszkał, dane osobowe, to może nie będzie pokazywać, ale to jest faktura za prąd. 65 zł z 2011 maja. Patrzcie, jakie tutaj mamy klimatyczne kolejne pomieszczenie. Nawet łóżko. Kurde, patrz, tak choćby... W sypialnię z jadalnią? Choćby ktoś tutaj spał, nie? Ktoś choćby przed chwilą stąd wyszedł, popatrz. No, takie wygniecione. Dziwne. Nie, no mam schizy. Obrazek święty mamy. A tu jakieś ślady tej krwi, to może to? Popatrz. Gdzie? Tutaj. Nie, tak to dziwnie wygląda, ale chyba nie. Chodź bliżej. O kurde. Sorry za... Sorry, jeżeli usłyszycie jakieś ten, ale to nie, mi się chyba. Wydaje, że to coś w farbie jakiś rozumiem. No, chociaż teraz mi podschizowało się. Nie ma zaleca, wiesz, to wiesz. Kolejny święty obrazek. Patrzcie na ten obrazek z 2014. Tu po komunii musiał ktoś... Słyszałeś? Ej.
Słyszałeś to? To. Widziałem? Kurde, ja się trochę poskidowałem. A ty? Słyszałeś to? Tak. Który będzie pierwszy? No musimy tam iść, przecież nie ma innego wyjścia. Jestem kucy. Dobra, idę pierwszy, stary. Nie. Ale powiem ci, mam już teraz takiego dyga. Oj, mam. No jak mogliście słyszeć, no mnie zatkało. Tu mamy tą kuchnię. Patrz, mikrofala, telewizor, telefon. Patrzcie na ten piec. Ej, ale mam czarnie. Ale jak tu się znowu ktoś odwali, to są spadosty. Ej, wykurwałem. No nie wiem, może to tak tutaj na filmie nie wygląda, że to takie jest straszne, ale... Tak patrzę, czy nie ma okien otwartych. Nie no, tylko to, gdzie weszliśmy, ta sytuacja, więc ten przeciąg. Ta sytuacja, ta historia po prostu, no, robi po prostu taką robotę. Dokładnie. Talerze. Tu mam jakiś taki stary telewizor. No. Tu też talerze. No ale pełna zestawa praktycznie w całości. No. Mikrofala, wszystko. Też jakieś dokumenty, faktury. To nie będziemy prywatnych rzeczy tak pokazywać. Nie, 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 to patrz, nie może. Patrz, może. Nie, no teraz aż dopiero. Bo tam było w tej historii, że to nożem się podobno. No, ktoś tam gadał. Ja pier. Nie. Jest i za to. Ale... Czekaj, czekaj, jeszcze tam nie nagrywaj. Też może. Takie, wszystko takie kuchenne rzeczy tutaj mamy. Mi się robopczy nosem. Serio, a tam co mamy? Czekaj, bo jak ja tam pójdę ze światłem, to jeszcze nie nagram. To jest taka komórka. Nie wiem, byś, jak ci tak jak poświecę, a tak nagrasz? No ja już idę. Uwaga, bo to taka patrzę pajęczyna. Znaczy nie musisz koniecznie tam świecić, ale... Nie no, dobra. Żeby coś było widać, nie? No ale tu macie, widzicie jakieś... No tam drzwi jakieś mamy. Ale... No ale nie dostaniemy się tam, no jak my się tam dostaniemy, jak to jest zabite. Wejdziemy tutaj? Patrz, telefon komórkowy z Nokia. Taka stara. Też... No. Pewnie szklanki będą, tak odstawiam. Nie, suszarka by raczej. Tu idziemy zobaczyć. Dobra. Tu mamy chyba łazienkę. No popatrzcie, wanna. Boiler. Toaleta. No i prysznic tu jest, popatrz. Popatrz. No coś rozbity cały. No. Ale popatrz, jaki nowoczesny ten prysznic. Nie? No. Taki nowszy, jeden z tych nowszych. Może nie, że no, nowoczesny, ale nowszy. Ja jestem posizowany teraz. Nie tylko ty. Tak się wydaje, ale... Uwierz, że nie tylko ty. Być w takim miejscu jeszcze w nocy... Po prostu no... Co on? No nieźle, nieźle. Nie wiem, nie jestem cały wydygany. Nie tylko ty, nie? No to było dziwne. Wiem, że się powtarzam, ale to wiesz, stresy i w ogóle, nie? Nie wiem. Czekaj, idziemy na górę? Zobaczymy, co tam jest, nie? Kurwa. Ej. Ej, nie. Ja spier... Ale chociaż... Ej. Nie, ja mam dość, stary. A to... Kurwa. Te drzwi się zamkły wtedy. Sorry, nie, chodź. Ej, patrz, co tam jest. Nie, idziemy, to tam. Nie, idziemy, nie? Chodź stąd. Ale dobra, to... No to sram, ej. Dobra, teraz... No dobra, czekaj. No będzie taki, zakończenie będzie takie trochę... Dziwne. Dziwne, no bo nie mieliśmy zamiaru już tam dłużej być w tym domu. No, to była jednak taka... No, z czymś takim jeszcze się nie spotkaliśmy, jak już rok eksplorujemy. Po prostu to możemy wam przysiąc, no... Ja wiem, że wielu z was pewnie w to nie uwierzy, bo są różni ludzie. No ale spadło coś, sami słyszeliście, jakieś coś się stłukło. No. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
tych. Nie wiem. Też możecie zobaczyć, jak w ogóle, gdzie ten dom się znajduje. No tak na samym takim, no, uboczu miejscowości. Za dupy, za przeproszeniem. Po prostu nic tutaj nie ma. To prawda, jesteśmy już kawałek od niego. Pola kukurydzy. Jakieś 50 metrów, ale... Być może... Możemy teraz zweryfikować tą historię, no. Być może jest prawda to, co dostaliśmy, te informacje, ponieważ... No te wydarzenia, które tam przed chwilą doświadczyliśmy, no nie były do końca... Przyjemne. Przyjemne i normalne. Ja to teraz mam czary, nie? No ja też, ale... Ja nie umiem po prostu... No ci, po raz pierwszy chyba od kiedy eksplorujemy coś takiego się wydarzyło, bo... Ja wiem, że... Były jakieś takie dziwne dźwięki, ale nie może takie... Może dla was to będzie wyglądać, że stchórzyliśmy czy coś, ale niech ktoś sam się przekona na własnej skórze, no, na naszym o czymś miejscu. Takim, no to... Nie jest ciekawie. Wtedy po prostu... Może kiedyś jeszcze tam wrócimy w dzień, ale w nocy... Nie wiem. I ja to pieprzę, nawet zdjęć nie porobiliśmy. No to nie będzie sceny. Po prostu, no sorry, kurde... Nie wiem, co powiedzieć, no bo... nawet zakończenia nie chce się mówić, no ale... No bo nie ma zakończenia ani scen, no bo to zawsze na koniec nagrywamy, a... Dzięki w ogóle tak, dzięki za oglądanie. No, przez tą sytuację nie udało nam się nagrać takiego... Mam nadzieję, filmu, że... Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Film wam się spodoba, no i... Zostawicie coś, jakieś subskrypcje, polajkujecie. Wiem, że to nie na miejscu teraz o takich rzeczach mówić, no ale... No nic, no na razie, nie będziemy dłużej... Przeciągać już tego. Przeciągać. No to... Nara. Cześć wam.